Życie jest piękne, kiedy coś robisz, kiedy coś próbujesz osiągnąć. Próbujesz swoimi ciężkimi, stalowymi łapami coś wyłapać, zdobyć. I mimo ciężkich prób i błędów, udaje ci się to osiągnąć. Dlatego ja właśnie osiągnąłem równy 1000. Dzięki wielkie za to, żeście po prostu to okazali w taki sposób. Nie powiem, że tylko ze względu na tą grę tyle osiągnąłem, ale naprawdę dla mnie to był zaciesz, kiedy właśnie stuknęła mi ta liczba 1000. Nie wiem, co powiedzieć. Powiem tylko tyle. Gracias za te 1000. I myślę, że kolejny 1000 przyjdzie za jakiś czas. Wiadomo to? Nie. A Edward Kenway już niech lepiej się szykuje do tej akcji. Zapraszam na odcinek. Piracie! W 53 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Tak jak powiedziałem na początku, dziękuję wam bardzo za równy 1000. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ciężko jest mi w sumie cokolwiek mówić teraz. Dlatego najlepiej będzie, jak zacznę nagrywać ten odcinek. Ale no i tak nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo zaskoczony tym, że w końcu udało mi się po takim dość długim czasie, bo to już jest rok i czekaj, chyba już 3 miesiące albo 2 miesiące, prawie 3 miesiące. Powiem wam, naprawdę opłacało się. Trochę cierpliwości w siebie wbudować, starań ciężkich i proszę bardzo, tak można osiągnąć wszystko. Chyba mam trochę za głośną grę, tradycyjnie. Aż 8 aktualnie dostępnych ulepszeń. Super, trochę dużo tych ulepszeń. Nie powiem, że nie. Jeb. Dobra, jeszcze tam widzę liścik. Postaram się, tak, na jutro będzie, jakby to powiedzieć, Game Tribute. Znaczy, nie jest mojego dzieła, ale ja uzgadniałem z tym twórcą, co powinno tam być na tym Game Tribucie. Wiadomo, gry, ale jakie? To się okaże, jak jutro zobaczycie. Assassin. Laureano Torres. Lol. Lul. Dobra. Okej, dobra, nieważne. Tego nie było. Co jeszcze? O, tu jeszcze jedna skrzyneczka. Tak, jeszcze jedna skrzyneczka i już mamy pro. Ale zaczniemy robić sobie misję asasynów. Tak, czyli łowy na templariuszy. Nasze. Jep. Dziękuję, Cayman Sound uzupełnione na pro. Ale teraz trzeba zrobić nasz pierwszy łów na templariusza. Zrobimy wszystko? Zobaczymy. Dlatego szykujemy się do roboty. O, tu mamy asasyna. Asasyn Taino. Kobieta asasyn. O, już się robi nawet romantycznie. Opia? Oh, easy, my lady. Just thought you might like some help. Why? What is your real motive? Your name was on a map. May have sold it to a nest of Templars in error. We all make mistakes. Oh, typical. Twist a Templar blade to our back to play saver to our face. Look, I'll level with you, lass. I'm also looking for a key. I figure I help you. You let me keep the key if it turns up. Right. You're offended. I'll go. We will challenge you to a hunting contest. Oh. Gather more skins than us. Dobra, nie ma sprawy. Easy.
Let's go. Dobra. Łup Edwarda. Dobra. Damy radę. O, skóry więcej zwierzyny. O kurde. Dam radę. Cichutko. Mówię ci, walczysz z profesjonalistą. A ja mówię, nie radzę. Jep, dobra. No właśnie, to było nieuczciwe. Kobieto. Heh. Jasne, jeszcze czego? No właśnie, to było bardzo nieuczciwe. Wręcz okropne. Dobra. Kurde, widzę, że kobieta próbuje oszukiwać. Cicho, kobito, milcz. Kurde, idź tam lepiej, bo przegrasz te łowy. Cicho, kobieto. Dam jeszcze z tobą radę, spokojnie. Jest 3-3, kobieto. Ja nie mam talentu do polowania. Kobieto. Co ty gadasz? O, mamy naszą putię. I już wygrywa. O, proszę. 4-3. O kurde! A, jaguar! Ty, suczo. Fuck. Jep, zabite. I co? Kto tu jest lepszy w polowaniu? Co? White jaguar. A fine catch. You have more than proven yourself. Ej, widzisz? We accept your help. No. With what? Ja myślę. Look. Gdzie mam patrzeć? Tam? Frigate. Why? Is there anything out there but fish? No. Those are your Templars. You have a ship and a pale face, vessel and passport. Meet us at Gran Caiman to help us investigate. Dobra, nie ma sprawy. Piękna ta asasynka, ale jednak nie. To nie jest prawda. Chwileczkę, chcę mojego białego jaguara zdjąć. Jep. Taka zdobycz miałaby się zmarnować? Nie, wątpię. Dobra, wracaj na kawkę. Dobra, to gdzie teraz mamy tą dalszą część misji asasynów? No tak, gdzieś mamy tych templariuszy. To mamy misję fabularną. A to sobie może popłyniemy teraz tutaj. O, proszę, do Wielki Kaiman. Tak, tak, to jest... Chwileczkę. Tak, Wielki Kaiman, bo tam mamy dalszy ciąg tej misji łowy na templariuszy. To... Tak, to tutaj teraz płyniemy. Dobra, ruszamy. Nie wiem, Mirli znowu zaczyna swoje fochy strzelać, ale to nieważne w sumie. Dobra, ruszamy dalej. Przy okazji wyczyścimy tą wyspę. Wielki Kaiman. Powiem wam, nawet było dobre wyzwanie. Jak na polowanie na Hutie. Tudzież na koniec biały jaguar na mnie skacze i zaczyna robić nie powiem co. Czekaj. Staranujemy to gówno. O, proszę. O. Nawet zyskaliśmy. Dobra, śpiewać. Nie można jeszcze śpiewać. Jak
takie shity. Dobra, jesteśmy już tutaj. A to zrobimy sobie jeszcze zlecenie zabójstwa. Kurde, co to za spadki okropne. To aż miażdży mózg. Okej, jesteśmy już na miejscu. Wielki kajman. Dobra, zoomować mi to proszę. Jep. Ło. Okej. No jeszcze deszczyk poleje. O, jest nasza Assassin Dino. Ale zanim zaczniemy robić łowy, to jeszcze sobie odświeżymy punkt widokowy. Jeśli pozwoli mi ta kobieta. O, tu mamy jeszcze sklepik, który sobie wejdziemy. Co sobie sprzedamy? O, cukier za 4 kafle, matko. Już jesteśmy bogaci, mamy już ile? Prawie 80 tysięcy, no naprawdę... Szacun. O, działa burtowe, teraz będziemy mieli 21 dział burtowych. Albo siłę taranu, trzeba coś wybrać. Od czegoś trzeba zacząć, bo wiecie. Moździerz, Siła taranu, kurde, no ciężka decyzja. Już bym wolał wydać na pancerz kadłuba. Ale mam mało drewna. Wygląd kawki mnie nie obchodzi. Ale sobie uzupełnijmy amunicję. To się przyda. No drewna mamy 605. No to w sumie zostawię sobie te 30 kafli. Nie zużyję sobie tego metalu. Ha, ale tutaj wszystko jest na metal. Kurde, no. No to nie, na razie nic nie będę żadnych upgrade'ów wprowadzał, bo będę sobie chciał uzbierać trochę drewna na pancerz kadłuba. A to już jest ostatnia część, dlatego tutaj zostawiam sobie kasę. Cały czas będę zbierał hajs. Dobra. Po punkt widokowy, mimo takiej okrutnej pogody, ruszamy dalej. Okej, okay. Jep. O, szanta jakaś. Jep. A to zaraz ucieknie, więc wiecie, trzeba zbierać szybciutko. Kurde, jak to nieprzyjemnie wygląda. Kapitan Kidd. Lol. Fajna szanta. Okej, okay, dobra. Mamy już nasz punkt widokowy. Dobra. Zaraz to zrobimy. Pozbieramy wszystko, co tu jest w tym wielkim kajmanie. Ewentualnie jeszcze zrobimy zlecenie zabójstwa i bierzemy się za dalsze łowy. Trochę pokapuję tym deszczem, ale to nieważne. Tym nie zawracajmy sobie głowy. Tak ma być i koniec. Okej. Okay. No i git. Teraz trzeba zbierać wszystko, co tu się łapie. Tutaj się wspinaj. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, zbieramy jeszcze te skrzyneczki. O, deszcz już ustaje. A to dobrze nawet. Dobra, może sobie coś kupimy dla naszego Edwarda. Mieczy, kurde, bym sobie jakiś kupił. Ja bym sobie kupił te najlepsze miecze. A to mi tam wydać 14 kafli, jak już jestem bardzo bogaty. Pistole sobie bym też jakieś nowe kupił. Tak. Żeby już mieć naprawdę wyposażenie. I jeszcze co by tu sobie załatwić. Odzienie kapitana piratów. Odzienie kupca, polityka. Weźmy sobie najlepiej odzienie kapitana piratów. O, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wydam kolejne 10 niecałych kafli, ale
jakoś to będzie wyglądało. Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Nie, to już nic. Nic w sumie nie będę robił. Dobra, trochę żeśmy się polepszyli w wyposażeniu. Jak wyglądamy? Kozacko, kozacko. Może być. Mnie tam pasuje, powiem wam szczerze. Zajebiście. Czarny kolor może być. Czerwony naprawdę mega. Dobra, zbieramy dalej nasze zdobycze. Lol, jak on dziwnie skoczył. No, jeszcze tawernę wyzwolimy. To przynajmniej nam się coś tutaj dorobi jeszcze. O, tutaj, tutaj się wespnij. Lol. To było dziwne. Ale dobra, jestem w stanie to zrozumieć. Gdzie to jest? Ale dziwnie to jest schowane, powiem wam. Pewnie gdzieś tutaj, nie? No właśnie. Takie skrytki są też niezłe. A nie sądziłem, że aż tak. Teraz pewnie po drabinie się trzeba będzie wspiąć. A nie, nie, jednak nie. A jednak nie. Dobra. Teraz trzeba naszą tawernę wyzwolić. Ona jeszcze nie jest nasza, ale ją wyzwolimy. Bo trzeba będzie to zrobić w sumie. Gdzieś słyszę właśnie tutaj. O, fragment animusa. Tutaj skrzyneczka. Jep. Dobra. Skrzyneczka gdzieś będzie za nami. Albo na dole. No, właśnie, na dole. Kurde. Nieźle poukrywali te skrzyneczki. Kurde. Czemu tak klatkuje strasznie? Dobra. A więc co tu się teraz będzie działo? Znowu mi rozlałeś ciuchy. Oj, nie zadzieraj, kolego, kolego. O, już dostałem ode mnie manto. Jeb. O ty. Taki maczo z ciebie. I już po was. Dobra. Skończeni. Ćma barowa. A, żeśmy wyzwolili wszystkie tawerny i dostaliśmy achievementa. Jak miło. Dobra. Jakieś info? Proszę mi dawać jakieś informacje za 200. Drogo, ale trzeba. A, dziękuję, dziękuję. Wybornie, naprawdę, wybornie. Umrzyk. Świetnie. To jeszcze tutaj. Świetnie. Ja się jeszcze napiję dla rozluźnienia. Bo chyba Edward nasz dawno nie pił. A tam 5 reali to jest mało. O, tu jeszcze widzę fragment danych. Stary, teraz jesteś pijany i to zdrowo. Ale fajnie to wygląda, takie rozmazanie ekranu jest całe. Dobra. Tu się badamy radę wspiąć. A no właśnie. Gdzieś jest chyba jeszcze jedna skrzynka. A no tam jest. Tak daleko? Dlaczego? Jakim cudem? Ty. Ja pamiętam dokładnie to miejsce. Z demówki Asasyna Czwórki, tak. Doskonale chyba to pamiętam, tak. To dobrze, że sobie przypomniałem. Ale teraz trzeba po naszą skrzyneczkę się dostać. W tym miejscu jakoś tak spadają FPS-y. Dlatego nie wiem why. Wszystko przecież pięknie chodzi póki co. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj Edward skacz. O, drzewka są. Nie mogło zabraknąć drzewek. Dobra, mamy tu nasz skarb.
Jeszcze dwa zlecenia do wykonania. O! To wykonamy w sumie. Jak już żeśmy tutaj przypłynęli. Tak wyglądają nasze ostrze za 14 kafli. Na bogato, nie? I tak po prostu miało być, na bogato. O lol, co ty robisz, Edward? Pogięło już cię. Dobra, masz zlecenia zabójstw tam. Dlaczego trzeba je wykonać? Ło, jakiego susa zrobił. Dobra, po nasze zlecenia idziemy. Braterskie rozterki. Oj, właśnie to jest to zadanie z demówki Asasyna czwórki, którą pokazywali twórcy Ubisofta. Bracia Thompson, znani przemytnicy Templariuszy, odwiedzają Kajmany, by ubić zyskowny interes. Odszukaj ich i pokrzyżuj te plany. Dobra, już mi się podoba to zlecenie. Bo zlecenie było z demówki, więc je widziałem. Ale przynajmniej wiem, co będę miał do roboty. Teraz mamy dwóch do zabicia, więc to już jest takie podwójne zlecenie. Ło. Dobra. Dobra, tam mamy jednego. A to może użyjemy strzałki Berserkera. Okej. I na niego. Jep. No i już padli, bo w sumie tutaj nie ma co robić takiego ciekawego. Oni się a Thompson walczą ze sobą. Kurde, jak to w ogóle wygląda. Czekaj, chyba tobie jeszcze trzeba. Kurde, no. Uciekam mi. Dobra. Pizdu z wami. Ja tutaj teraz muszę gonić pirata. Jak klatkuje, matko. Dobra. Trzeba po naszą kawkę. Że tamten nie odpuści. Oj, coś zabrakło twojego statku. Tam. Dobra. Już po tobie w sumie. Co jest? Czemu to nie działa? Czekaj, z pistola ci wykończymy. Dobra, poszło. No. Ja myślę. No ładnie, ładnie. Bracia Thompson, naprawdę. Lol. Dość śmieszne to było zlecenie, ale banalne przynajmniej. Nie wymagało aż takiej trudnej roboty. Więc o tyle dobrze. Przynajmniej nie musimy się męczyć. Zlecenie zostało spokojnie wykonane. Dobra, gdzie są jeszcze te nasze zlecenia? Bo chyba się, lekko mówiąc, zgubiłem. Jest. Zaraz sobie wykonamy kolejne zlecenie. Mój Mirlis musiał zgubić, jak zobaczył braci Thompson. To się nie dziwię. Dobra. Interakcja. I kolejne zlecenie. Kryjówka szmuglerów. Przywódca przemytników posunął się za daleko, sprzedając swe skradzione towary templariuszom i mordując przy tym niewinnych ludzi. Odbierz mu życie, aby już nikogo nie skrzywdził. Dobra. Coś czuję, że to zlecenie będzie niezłe. Dlatego liczę na to, że coś z tego będzie. Okej, tutaj. O, aż 3 kafle. Prawie 4. Na chwileczkę, gdzie mamy to zlecenie nasze? To się może tepniemy do Nawasy. O, i będziemy mieli jakieś ułatwienie przynajmniej. Tak, tepniemy się do Nawasy. I sobie wykonamy to zlecenie zabójstwa. A potem sprawdzę, ile mój odcinek już trwa. Dobra, lagi muszą być. Okej, i teraz jeszcze zaznaczyć sobie zleceniodawcę. Do zabicia, okej. No i teraz mamy tylko 1900 metrów. No to spokojnie to prze... O, śpiewają kapitana Kida. Dobra.
taka sobie trochę ta szanta. No to mamy co? Fregatę. O, dużo drewna. Szczerze, skorzystałbym. Oczywiście nie z toalety, żeby to dziwnie nie zabrzmiało. Dobra, szykujemy się do ataku porządnego. Jest, masakra. Dobra, wystarczy teraz tylko ciężkie kule. I jeszcze raz ciężkie kule. Jeb. Slow-mo. Musi być. I dobra. I bierzemy naszą fregatę. Specjalnie to zrobiłem, bo ma tutaj dużo drewna, a mnie się właśnie drewno przydaje teraz. Dobra. Damy radę. Wszystko trzeba tu zrobić, żeby tylko pokonać tych idiotów. Okej. A więc kierujemy się w tą jakże zarobistą stronę. Może trochę się zbliżymy. No, 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 o, dobrze, dobrze, o to mi chodziło. O kurde, uważać. Ło, ło. Spokojnie, spokojnie. Spokojniutko. Zaraz tam się do was zniszczę. A, pudło lamo. Jest, dobra. Dobra, ja stąd zbiewam. Nie wiem jak wy. Tam, dobra. Jest! O tak! O, jestem 492. Moja pozycja się teraz zwiększa bardziej. Nie, no ładnie się sprawują te ostrza. Dobra. I strzelamy! Strzelamy! O tak! Pięknie, doskonała robota wręcz. Oh yeah, pięknie wykończeni. Dawać nasze drewno, skubani Anglicy. Dobra, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Zmniejszymy sobie poziom rozgłosu, bo prawie nas złowcy by gonili. Właśnie, więc dobrze zrobiliśmy teraz. Dobra, mamy drewno, tutaj co on tutaj ma? Metal. Nie wiem, czy będzie mi się chciało kolejną fregatę podbijać, ale tamten ma znowu drewno. A drewno mi się przyda, bo chcę sobie jeszcze dzisiaj ulepszyć kajutę kapitańską. A tam jest nawassa, myślałem, że coś gorszego. Dobra, podpłyniemy sobie jeszcze. Zanim zaczniemy robić zlecenie zabójstwa. Sprawdzę co tu jeszcze jest. Rum. Tu kolejna fregata. Tu jeszcze jedna. Dobra. Ja już wysyłam na nią kule moździerzowe. Yeah. Nie wyjdą z tego cało. Spokojnie. Kurde, żeś to teraz zlamił. O, dobra. No i szybko wykończeni. Bierzemy to, co nam się należy. I już możemy w sumie zrobić upgrade dla naszej kawki. Taki porządny. Yeah. No. No skacz, że tam, a nie rób mi jakieś dziwne triki. Dobra, tutaj skacz. Trzeba wykończyć tych dwóch sadystów. Kurde, ale się to kołysze strasznie. Dobra. I jeszcze jeden. No i pięknie.
O tak, i jeszcze zabójstwo z powietrza. Nie wyszło, fajnie. Oh yeah. I co by na to, teraz mam promiecze. Do zarąbistego cięcia. O, kapitan dostał. Jakie kombo. Dobra, nie wierzę, że przez ten słup dało się zabić. Naprawdę super bug. No, pięknie. Szybko wykończeni. A drewno bierzemy dla siebie. Okej, okay, co by tu zrobić z tymi biedakami? Oczywiście zmniejszamy poziom rozgłosu, bo nam nic w sumie nie zrobili. Dobra. Jeszcze płyniemy po to nasze zlecenie zabójstwa. Bo inaczej wiecie, nie zrobię tego. A łowy templariuszy to chyba zrobię w ciągu dalszym kolejnego odcinka, więc wiecie. Tutaj co mamy? Schooner, rum, dobra, tam mamy bryk sojuszniczy. To dobrze. Sorry. O, dużo metalu tu jest. O, HMS Portsmouth. Ten sam model, który żeśmy stracili. Szkoda, że nie mogę już go odzyskać, bo przyjąłem już inne statki. Co ten bryg robi? Chyba oszalał. Nie da rady sobie z fregatą, trzeba będzie pomóc. Kurde, druga fregata. O, wpytę, liniowiec się zrespił. Ja tam się nie wtrącam, żeby nie było. O kurde, ten bryg źle skończy. Ty lepiej, brygu mój drogi, uciekaj, bo nie dasz rady. Ja i tak nie pomogę. Sorry. Ja mam swoje rzeczy do roboty. A kolejne zlecenie zabójstwa pod wodą. Świetnie, świetnie. Już mi się to podoba w sumie. Tak, dobra, może być. Wręcz mi się podoba. Dobra. Róbmy co trzeba. I cumujemy, cumujemy, cumujemy. Kolejne zlecenie zabójstwa pod wodą. Mnie się podoba. Oh yeah. I oby tak było częściej. Anotto Bay. A to jeszcze są skrzynie pod wodą. Jak fajnie. Okej, okay, dobra. Ruszamy, ruszamy. Ale no cóż, trzeba będzie to wykonać mimo wszystko. A więc też żeśmy popełnili błąd. Więc teraz powinniśmy się postarać o to. O, mamy naszą belkę. Unikaj walki, no. Ciekaw jestem w jaki sposób. Krótkotrwałe przyspieszenie. Jakżeś to ujął. Dobra. Najlepiej będzie jak będziemy płynąć za tym rekinem. On nam i tak nic nie zrobi. Tylko trzeba wolno pływać. Dobra. Dobra. Jest. O, i to był dobry unik. Trzeba przyznać. Dobra, wynurzaj się. Takie powietrze. O, skrzyneczka. Przeszukaj ją. O, dużo rumu. Może być. Fuck, będę potrzebował tlenu. Tlen, kurde. O, dobra. Fuck. Czarno to widzę, czarno! Jeszcze dasz radę, jeszcze dasz radę. Płyń, płyń dalej. Jest! Dobra, lepiej bądź tu z broń, z pięściami. Chyba, że coś znajdziesz. To teraz trzeba, wiecie, być uważnym. A więc mamy nasze kanały. Włącz sobie tu wzrok orła. Fajne tatuaże.
Dobra, a więc znowu trzeba nurkować, czyli to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Sprawdzamy, czy tu nie ma kolejnych rekinów. Wiecie, wykrycia nie chcę. Chyba, że się proszą o to. Okej. Jest. A, widzę, że się biją. Albo ktoś kogoś bije. Najpierw... O, mam nasz cel. Zabójstwa. Okej, mamy nasz cel do zbicia. Kurde no. Nie no, będzie ciężko. Nurkuj! No szwak! Teraz! Zarąbiście, no. Dobra. Już w dupie mam to, wykryli mnie. Aj, aj, aj. Dobra, walczymy. Ło kurde, co ty idioto zrobiłeś najgorszego. Dobra. Walczymy, walczymy. Dobra. Prosiliście się o manto. O, mam jego topór. Jeb! Kurde, z topora to już nie macie szans. No, no, który się stawia? Uoho! Jeb! O, o, uważaj, uważaj, bo ci zaraz granat na mordę wybuchnie. No i dostał. Nie, poszło. O, o, nieprzyjemne uczucie, nie? O, mamy jeden nabój w pistolu. To właśnie w tym problem, że nie mamy przy sobie pistoli. Jep. Gdzieś tu musi być jeszcze fragment danych. A to pozbieramy sobie tego, tych ludzi. O, mamy już bomby dymne przynajmniej. Tu jeszcze jeden koleś do przeszukania. Chociaż nie wiem, na co go przeszukujemy, skoro i tak zaraz nam się to zwróci. To całe nasze wyposażenie. A więc to tak wygląda mniej więcej. A gdzie jest nasz cel zabójstwa? Bo ja nie wiem, gdzie on jest. A chyba, że już to właśnie zrobiliśmy. Ta, chyba musieliśmy go zabić. Dobra. Dobra, to jeszcze skrzynia. Jeszcze skrzyneczka i fragment danych. I mi znikamy stąd. Jest, to jest ta nasza skrzynia. Fragment danych, tylko gdzie on jest? Właśnie o to mi chodzi. Że gdzieś... Gdzieś on jest. Tutaj go. A kolego, kolego, jesteś już wolny, wiesz? Chyba, że chcesz, to cię mogę zepchnąć do wody. Tutaj, do wody! Do wody, murzynie! Ale go postraszyłem. Dobra. Ale co ja mam zrobić, no? Właściwie jak ja mam to zrobić? Chyba, że beczki z prochem. Coś one mówią. Chwileczkę. Zostawię sobie tak beczkę z prochem. No i nie mogę do niej strzelić w żaden sposób. To lipa, no. A patrzcie, tu jest jakiś... Nurkowanie, dobra.
Chyba, że już wiem, jak się tam dostaniemy. Jak to dziwnie wygląda, jak on tak płynie pod wodą. O, 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 jest. Chyba dostaniemy to, czego szukamy. Proszę bardzo, jest. Dobra, Anato Bay. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 53. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I dziękuję wam bardzo za 1000 subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, yo!